W dzisiejszym odcinku przyszła pora na pojawienie się następnego filmu z Azji, dzisiaj mającego status klasyka gatunku, pogranicza kryminału i thrillera, a mianowicie Infernal Affairs, Piekielna Gra z 2002 roku w reżyserii Andrew Lau i Alana Mack. Co tu dużo można mówić? Tajemniczeni wiedzą, że na podstawie tego filmu, a właściwie remake'iem amerykańskim tego filmu jest Infiltracja, jednego z najwybitniejszych reżyserów amerykańskich w historii, Martina Scorsese. Od razu przejdę do fabuły. Film opowiada o dwóch facetach. Jednym jest Chan Wing-yan, który jest kretem policji w grupie przestępczej, a drugim inspektor Lau, który z kolei jest kretem w policji. Na zlecenie Hon Sama, przywódcy tejże grupy, do której pod przykrywką dla policji pracuje Jan, więc od razu ta fabuła już na pierwszy rzut oka wydaje się na pewno ciekawa, sprytna, a szczególnie w azjatyckim wydaniu. Bo chociaż ten film jest krótszy od filmu Scorsese, to Azjaci potrafią tak zakręcić scenariuszem, że się wydaje, iż ten film jest jeszcze bardziej skomplikowany niż amerykański remake. Od pierwszych chwil widać, że to jest azjatycka produkcja. Ten film jest dopieszczony wizualnie i scenariuszowo na ostatni guzik. Główna historia mieści się w półtorej godzinie i Azjatom nie trzeba dawać więcej czasu. Potrafią nakręcić w tym czasie naprawdę trzymającą za gardło produkcję i taką właśnie jest ten film. Oczywiście ten film jest bardzo dobrze zagrany, chociaż nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś złośliwie, ale jeśli chodzi o azjatyckie kino, to kojarzę może z kilku najbardziej charakterystycznych aktorów i może kilka aktorek, a reszta po prostu mi się zmywa w jedno. Po prostu, no co ja poradzę, że akurat Azjaci są do siebie ogólnie bardzo podobni. Mam nadzieję, że nie zabrzmiałem jakoś rasistowsko czy w tego typu tonie. Na pewno nie chciałem tak zabrzmieć, ale nie wiedziałem, jak inaczej to ująć. Wrócę jeszcze do fabuły. Nie pamiętam, jak to było w Infiltracji, ale tutaj jedyną osobą, która zna prawdziwą tożsamość Jana, granego przez Tony Chiu-Wai Longa, jest inspektor policji Wong, który ginie. I to dodatkowo sprawia, że bohater Longa wydaje się już na straconej pozycji. I ten film niewiele musi robić, żeby skutecznie nam pokazać więź łączącą Wonga z Janem. Wystarczyło tylko kilka retrospekcji, kilka dosłownie scen i widz już wszystko wie, jak bardzo bliskimi sobie ludźmi byli, tak naprawdę. Ale nie każdy tak potrafi kręcić. Tak jak mówię, jedynie Azjaci, albo w większości przypadków oni. No coś nieprawdopodobnego. Ten film ma w sobie jeszcze wiele innych wątków pobocznych i one już tak jednak nie zdołały rozbrzmieć jak ten główny, czyli infiltrowanie wzajemnie swoich macierzystych organizacji, jeśli mogę tak to nazwać, ale one jakoś jednak nie przeszkadzają w odbiorze tego filmu, w sile jego wydźwięku. Za każdym razem jednak, kiedy oglądam tego typu azjatyckie kino, myślę sobie, po pierwsze, jak oni to robią? Po drugie, że twórcy tych wszystkich filmów, nie tylko z gatunku sensacyjnego czy kryminalnego, ale jakiegokolwiek innego, praktycznie Azjaci w każdym się sprawdzają. Są niesamowicie utalentowani twórcy. Widocznie takich utalentowanych reżyserów w Azji rodzi się na pęczki. No bo naprawdę inaczej za bardzo nie można tego ująć. To, co chciałbym tutaj najbardziej podkreślić, to, że te dwa filmy, czyli oryginalny Infernal Affairs i Infiltracja, bardzo fajnie się uzupełniają. Jest to chyba jeden z nielicznych przypadków w historii kina, żeby oryginał i remake się tak fajnie dopełniały. Z tym, że jednak muszę to powiedzieć, końcówka nie tyle mnie rozczarowuje, co wydaje mi się po prostu niesprawiedliwa. Dlatego wolę końcówkę z filmu Scorsese. Po prostu tutaj w tym filmie kret, który pracuje dla przestępców, wygrywa tę konfrontację, a ginie jedynie Jan. I jest to moim zdaniem niesatysfakcjonujące jednak zakończenie tej opowieści. I właśnie dlatego wolę zakończenie u Scorsese, gdzie jest po prostu sprawiedliwie pod tym względem. Ani dobro, ani zło nie jest faworyzowane. Tutaj jednak faworyzowane jest zło. I to jest jedna też z cech kina azjatyckiego. Może nie często, ale od czasu do czasu historie opowiadane w azjatyckim kinie nie kończą się happy endem. I to jest jeden z takich filmów.
Ten film nie działałby w taki sposób, gdyby nie wspomniany już przeze mnie trochę scenariusz Felixa Chonga i Alana Maka. No on tutaj jest po prostu w zdecydowanej większości zasługą tego, że ten film działa. Jest jego największą wartością. Dla mnie niepodważalnie. A w tego typu scenariuszach łatwo o skracanie sobie drogi, jakieś poważne dziury fabularne, ale ja tutaj tego nie widzę. No powiedziałbym, że to jest jeden z najlepszych scenariuszy z gatunku kryminału, thrillera, jaki widziałem. Naprawdę był bardzo przemyślany, ale to też cecha typowa dla kina azjatyckiego. Też oczywiście reżyseria staje na wysokości zadania, bo fajnie nam przedstawia początki Jana i inspektora Lau w swoich organizacjach, w swoich prawdziwych i w tych, w których pracowali pod przykrywką. Jest to bardzo szybko i bardzo zręcznie zrobione. Jest to też swoistego rodzaju pojedynek, oczywiście psychologiczny, między dwoma tajniakami. Jednym policyjnym, a drugim przestępczym. Lau tak wsiąknął tą swoją rolę, że chciał się w niej piąć coraz wyżej. I na końcu filmu mu się to udaje, ale też oddaje w jakiś sposób szacunek Janowi za to, że był chyba równorzędnym przeciwnikiem dla niego. Tak naprawdę. W jakimś sensie Lau go, nie wiem, cenił, podziwiał być może. Kino azjatyckie nie może odpuszczać takich elementów. Pomimo nieustannej walki praktycznie przez cały film, jednak na końcu swoistego rodzaju szacunek i tak dalej. Musi być. Pozycja obowiązkowa. Chciałem coś jeszcze dodać. Nie wiem jeszcze, czy jakąś scenę umieszczę na końcu wideo, ale o tym się przekonacie sami. Kończę ten dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia w następnym wideo. Cześć!